encyklopedią. Disney, Pixar, Marvel, Gwiezdne Wojny, National Geographic i Star. To już mnie nie interesuje. Nie, ja nie po to. Zapytaj konsultanta. Netia. Jeśli chcesz kupić usługi lub poznać aktualne promocje, bierz jeden. Jeżeli chcesz skorzystać z szybkiej samoobsługi, wybierz dwa. Jeżeli potrzebujesz pomocy technicznej, promocje, wybierz trzy. Promocje. Prosimy o zapoznanie się z informacjami. Jeżeli zapoznałeś się z nimi wcześniej i chcesz przejść dalej, wybierz 9. Uprzejmie informujemy, że w celu stałego podnoszenia jakości pracy Biura Obsługi Klientów, rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. Dzień dobry, Natia, Monika Jureczka, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, pani Moniko, Rafał Stępniak. Pani Moniko. Dobry, słucham pana. Pani Moniko, pani się orientuje w internecie LTE, takim bezprzewodowym? Dobra jest w rozmowie pani w tym temacie? Konkretnie jakieś pytanie techniczne, chodzi o coś technicznego, czy... No, czy zareklamowałaby pani usługę? Dzieje się tak, że wy macie taką usługę, internet LTE, namawiacie na nią ludzi. Co chwilę mi przysyłacie tutaj właśnie, zamów sobie internet LTE, zamów internet LTE. No to ja się pytam, czy wy to jeszcze, czy to jest aktualne jeszcze? Jest to w ofercie u nas dostępne. Jakby pan podał konkretny adres, ja tylko sprawdzę, jak to tam wygląda z zasięgiem, dobrze? No już działa u mnie, jest zasięg. Jest zasięg, wszystko jest w porządku, tak, ale ja bym chciał, żeby pani mi zareklamowała tą usługę. Bo na razie czytam. Dobrze rozumiem, że pan chce zgłosić problem techniczny? Dlaczego? No bo nie wiem, co znaczy zareklamować usługę. No świadczycie usługę internetu LTE w domu. Dobrze, no właśnie. Rozumiem, że tą usługę świadczoną, tak? Aktualnie, bo pan wspominał, że pan już to ma. No ja chciałbym, żeby pani mi ją zareklamowała. Na razie nie mówmy o tym, co ja mam w domu. Tylko chciałbym mieć taką na przykład w domu. Dobrze, ale to w domu, proszę pana, w zależności od adresu, ja muszę sprawdzić, co byśmy tam mogli... No u mnie działa LTE, proszę panią, bo jest sprawdzone, że u mnie działa. Działa LTE u mnie, tak, właśnie działa. Z waszej sieci nawet działa. Zwykły internet mobilny LTE, albo w niektórych wypadkach również możemy zaproponować taki troszkę poszerzony o zakres zewnętrznej anteny, zestaw odu i... No taki z zewnętrzną, już pani mówię, że działa u mnie taki z zewnętrzną anteną. Taki ładny czarny router jest, kabel sobie do tego zrobiłem i jest taka puszka koloru jasnego. To o tym mówimy? Odu i du zestaw, antena zewnętrzna i... Tak, odu i du, coś tam, tak, miały takie oznaczenie. Ten modem powinien być umieszczony na zewnątrz budynku. Dokładnie. Pozwolił zwiększyć siłę odbieranego sygnału, tak? Dokładnie, tak. Dokładnie, tak. Tak, według umowy zamontowałem. No to w takim razie dzięki temu podłączeniu ten internet powinien korzystać z możliwie najwyższych parametrów danej lokalizacji. No właśnie, no ale ja nie o tym mówię, bo ja chciałbym, żeby pani mi zareklamowała tą usługę. Dobrze, to dzięki podłączeniu, tak, o jakim mówimy, o uruchomieniu dzielenia ruchu. Ale to na razie nie tak, to może inaczej, bo najbardziej to mnie interesuje oferta, bo tam jest oferta, to sprzęt techniczny to nie. Na razie nie mówimy o sprzęcie technicznym, tylko o tego czegoś, że namawiacie ludzi na to. Na przykład taka taryfa dzień-noc, o właśnie, to by mnie zainteresowało. Dzięki tej opcji, jeżeli stosujemy to jako hybrydę, jako dodatkowe wzmocnienie sygnału, to zyskuje pan siłę dwóch internetów. Ma pan szybsze działanie przy wykonywaniu czynności, sprawniejsze działanie na wielu urządzeniach. No i dostęp do internetu jest nawet w przypadku awarii, jeżeli ma to pan podłączone razem do stacjonarnego i jest po prostu większy obszar zasięgu. Praktycznie mam tak cały czas przez czas umowy, no nie? Czyli przez 30 dni tak mam. No tak, powinno to funkcjonować. Tak, funkcjonuje do końca. A co się stanie, jeśli limit dzienny wyczerpie? Wie pan, co tam jest z tego, co kojarzy, 100 giga w ciągu dnia i w nocy ma pan pomiędzy 1 a 8 dodatkowo uruchomiony 200 giga pakiet cykliczny. Jeżeli jest to włączone tak, jak powinno być, czyli dzielenie ruchu ma pan uruchomione, to powinno to wystarczyć spokojnie na no właśnie. Dany okres rozliczeniowy.
No właśnie, to kto to obliczył tak, że u mnie nie wystarcza? Nie wiem, mogę pana na dział tutaj... No ale według pani, momencik, no ale to według pani powinno mi wystarczyć, czy ja powinienem tu się ograniczać jakoś w tym internecie? Według mnie powinno wystarczyć. No ale według mnie nie, praktycznie no, niestety, nie wystarcza. Nie ma innej oferty dostępnej. Ale ja już mam tą ofertę, właśnie. No, a... do giga, no to niestety nie działa. To już w ogóle w nocy nie działa. No niestety akurat w tym wypadku cykliczny pakiet internetowy, ten nocny co jest, to jeżeli nie jest wykorzystany ten dzienny, to ten nocny też już przestaje działać. W ogóle cały internet przestaje działać. Znaczy ogólnie jeżeli ma pan to podłączone do internetu stacjonarnego, to stacjonarny powinien działać. No właśnie, czyli mam pół internetu wtedy. Czyli tak naprawdę oferujecie mi wtedy pół internetu. Czyli oferujemy to, co pan miał pierwotnie, czyli... Nie, nie, moment, bo jeżeli ja mam internet hybrydowy, to mi pracują dwa internety razem, tak? To jest mój internet. Właśnie w tym momencie oferujecie mi taki internet, a że on się nazywa hybrydowy, że sobie podłączyliście z dwóch, dwa kable potrzebuje, no to taka technologia, co ja poradzę. Ale dalej mam jeden internet, tak? No właśnie, i tutaj mija mi 15 dni i mi spada moc internetu o połowę więcej, pani, niż połowę. No to tutaj większość nawet, bo ten internet, który ja tutaj mam, to jest tak słaby, proszę panią, że tutaj szkoda gadać. To ja mam najgorszy internet w Polsce, jeżeli chodzi o prędkość. No właśnie, a teraz ten LTE jest taki bardzo szybki. No właśnie, i widzi pani, bo czasami po 15 dniach cała moja szybkość spada do takiego małego czegoś, co... No tutaj się już zobaczyć nie da pracować za bardzo, wie pani? No właśnie, to ja też chciałbym może zgłosić awarię internetu, że spada mi tak prędkość. Dobrze, co pani na to? Pana na dział techniczny. Ale co pani na to na przykład? Że przełączę pana na dział techniczny, jeżeli jest problem z działaniem internetu. No nie, nie działa, no czy nie ma problemu. No to przełączę na dział techniczny. Nie ma problemu, tylko że wy mi odcinacie internet. Wyłączacie mi internet po prostu, jak zauważycie, że za dużo czerpie waszego internetu, to robicie blokadę. Proszę pana, internet... Tak, byście na czymś tracili, nie wiem, na czym wy tracicie na przykład. A jakie są straty na przykład, gdybyście mi to pozwolili na przykład przez cały miesiąc sobie tak korzystać i nie obcinalibyście mi tego transferu, to jaka by była wasza strata? Nie ma, proszę pana, takiej oferty. Nie ma możliwości uruchomienia... Obcinacie mi transfer. Normalnie by to wszystko chodziło, tak jak wszystkim chodzi, bez limitu chodzi, to tak jak prąd w gniazdku, no. To tak jakbyście mi wolty obcięli. To dlaczego tak robicie, się pytam? Niestety nie ma. Jaka tutaj jest... Taka jest oferta. No dobrze, no to ja chciałem renegocjować taką ofertę. Nie ma renegocjacji oferty, która jest jedyna dostępna. Jakby była. Ale to nie jest jedyna dostępna, tylko to jest umowa, proszę panią. No, umowa może być przekształcona. Jeżeli jest dostępna jakaś oferta inna, to oczywiście, ale jeżeli czy nie... Czy umowa u was nie. może być przekształcona? Nie mamy wyższego transferu niż 100 giga. A ja się pytam o umowę teraz. Czy umowa u was może być przekształcona w pozytywny sposób? Jeżeli jest umowa terminowa, to trzeba czekać do końca. Umowa, ogólnie umowa. Umowa, tak. To trzeba czekać do końca umowy. Jak się będzie kończyła umowa, będzie... A jaka jest definicja umowy u was na przykład? Jak wy, nie wiem, bo może wy macie inne umowy, może o innych umowach rozmawiamy, bo tu widzę, że nie dogadujemy się. Ja nie wiem na razie. No właśnie, nie dogadujemy się. No właśnie. Nie właśnie, na razie my się... To my sobie rozmawiamy tak. Ogólnie o umowach, właśnie, ogólnie bo ja... Sobie rozmawiamy. Tak, bo my mamy umowę. Nie wiem, ja nie mam konta przed sobą, to nie powiem panu. Ale pani jest netia, to ja już wam mówię od razu, że mamy umowę między sobą. Możliwe. No właśnie, no właśnie. A teraz chodzi mi o to, że no my się chyba nie rozumiemy, bo mówimy o innych umowach, bo z mojej perspektywy umowę można renegocjować. Można się umówić na coś innego, no normalnie, no wcześniej się umawialiśmy tak, ale ja zauważyłem, że po iluś tam dniach użytkowania tego nowego internetu, no to potem mi to tak spada, że to ja chciałem mieć cały internet, nie? Rozumiem pana, ja wiem, o co panu chodzi. A wy mi mówicie, że ma mi wystarczać, no nie wystarcza mi, no po prostu, no obcinacie celowo, dlaczego to robicie? No to mi się nie podoba w umowie. Proszę pana, nie podoba mi się to w umowie, że na razie dajecie 100 gigabajtów,
Tak, a potem nagle dacie nieograniczoną ilość gigabajtów. No co takiego się wydarza? No to zawsze tak było. Najpierw dajecie limity, limity. No nie, a potem już nie macie wyboru, to już dajecie cały transfer. No, w telefonach już macie, już nie ma limitów. Mamy jedną ofertę i No mamy tam właśnie, a w stawkę internecie rozdzielcze, to a też nie potem będzie koniec. limitów. No ale jak robicie limity w Ale teraz internecie, mamy. to mi ograniczacie przestrzeń. Moją wolność internetową mi ograniczacie. Tylko dlatego, że co? Że to marketingowo jest. Nie No wiem, to panie nie, Piotrze, ja chcę. tak jest. Ale ja bym poprosił o renegocjację takiej umowy, Nie proszę da się panią. tego renegocjować, jeżeli nie ma Ale to dostępnej my oferty. Ani inaczej tak nie jest. rozumiemy ideę umowy. Mówię, że z mojej perspektywy można to renegocjować, czyli wy mi ściągacie w ogóle blokadę. Ja mam cały czas ten internet hybrydowy, taki o fajny, i nikt na tym nic nie traci. A ja Nie zyskuję. ma możliwości uruchomienia tego A panu. dobrze, to jak pani definiuje umowę, że u was się nie da? Proszę pana, umowa jest podpisywana na konkretne warunki, Nie, które są definicja zapisane. W umowy, przypadku co to jest. hybrydowego internetu mamy cykliczny pakiet na usłudze, który wynosi 100 giga i dodatkowo zawiera on cykliczny pakiet nocny 200 giga do wykorzystania w godzinach od 1 do 8 pod warunkiem, że cykliczny pakiet 100 giga nie został wykorzystany. Jedyną ofertę, jaką mamy dostępną na hybrydowym internecie, jest taka i nie ma możliwości uruchomienia jej bez limitu. Ale ona mi nie słyszy. No to przykro mi, ja na to wpływu nie No mam, można ja, proszę odstąpić od panią. umowy, jeżeli jest świeża, No jeżeli nie, nie. no bo jak ja mówię tak, że ja dostanę takie urządzenie i to dostanę urządzenie, żeby mi tak pracowało miesiąc, no nie, potem drugi, trzeci, czwarty, o tak fajnie, no nie. A nie tak, żebym ja go wyłączał, bo się boję, że mi za chwilę zniknie ten czas dzienny, no nie. Bo ja nie wiem Podanie kiedy. numeru konta klienta Ale ja i nawet zaczniemy, nie jak wiem się pan kiedy, zgłosi, proszę w jakiej panią, umowie, bo ja też nie wiem. ale ja nawet nie wiem, w jaki sposób sprawdzić, kiedy mi się kończy limit dzienny. Bo ja Na jak przykład, że pracuję w pana nocy dane i w dzień. autentyczne to panu pomogą. Ciekawe, jak mi to obliczą? No jak to się Nie wiem, oblicza? no to trzeba na dziale technicznym rozmawiać. Ja No, się na tym nie znam pod względem technicznym. ale to jak byście to Nie umiem. rozwiązali? Na przykład jak byście to rozwiązali? Nie wiem, to trzeba z działem technicznym zapytać, jak to No sprawdzać. klient Mogę na pana przykład przełączyć. pyta tak, bo ja, wie pan co, bo ja dzwonię do Netsi, bo chciałem się dowiedzieć. A może mi pani sprawdzić na przykład, ile ja siedziałem w dzień, a ile siedziałem w nocy? Niestety ja nie umiem, przełączę na dział techniczny i sprawdzą. Ale czy to się da zrobić? Nie wiem, trzeba się zapytać na dziale technicznym. To są pytania Właśnie, póki co wszystkie techniczne, o których ale to nie wiem. teraz pani mi reklamuje internet, ten Nie, ja internet. panu mówię, że nie mam opcji panu tego sprawdzenia. Jeżeli No chce pan dobrze, sprawdzić, czy jest taka ale możliwość, to teraz pana niech pani przełączę na słucha. dział techniczny. A teraz niech pani słucha. Załóżmy, że ja tego internetu nie mam. Nie mam po prostu, no nie mam, interesuję się i teraz wchodzimy w takie rzeczy. Na przykład się pytam, co by było gdyby, no nie? Co się Konsultujemy to z wydarzy, działem jeżeli ten technicznym, do internet będzie którego mi się pana mogę wyłączał po przełączyć. 15 dniach, proszę panią? To jest fajna umowa wtedy? To na takie rzeczy się zgadzałem? Nie wiem, na co się pan zgadzał, bo nie mam przed sobą No konta. nie na Umowy są do takie, rozwiązania proszę panią, jak. kontaktowe, to się dowiemy. No, rachunek się Proszę. płaci co miesiąc Proszę o za numer internet, konta tak? klienta. Właśnie. A ja po Proszę 15. o numer konta klienta. To poproszę panią Monikę do telefonu. Nie przyjdzie teraz pani Monika, bo jest w gabinecie, proszę pani, mnie załatwią z panią. No to niestety ja mogę No rozmawiać na temat umowy niestety. konkretnej z właścicielem To usługi. właśnie, a o czym mówię? No to przecież mam przed sobą komputer, podałem pani wszystkie rzeczy, to co? No ale pan nie jest panią Moniką, a No ja i już rozmawiam dobrze, z no to właścicielem jestem już usługi. panią Moniką, Jemu tylko. pan już powiedział, że pan nie jest. No ale zmieniłem zdanie. A to no niestety ja tak nie mogę z panem rozmawiać. Nie No róbmy ale sobie przy żartów. panią, Umowy to są ale jak zapisane, pani nie mogę sprawdzi rozmawiać panią z panem Monikę, osobiście. czy pani jest panią Moniką? Ja jej dam kartkę. Moja mama często tak Proszę załatwia. pana, ale po co ta rozmowa? Nie ma sensu, bo nie uruchomimy panu Ale proszę internetu panią, moja hybrydowego mama za tydzień. załatwia z wami w ten sposób, że jak wy do niej dzwonicie, to już umowa jest między nami taka, żeby Monice już nie zawracać głowy, to moja mama się przedstawia, że jest panią Moniką. Dzisiaj Pana nawet taka poważnie, rozmowa była. No. pytam pana tak, żebyśmy ustalili jedną rzecz. O co panu chodzi? O uruchomienie internetu hybrydowego bez limitu, z tego co wiem. Proszę Nie, nie ma panią. takiej możliwości, przykro mi. Jeżeli chodzi o inne kwestie, o które pan pyta techniczne, mogę pana przełączyć na dział techniczny. Chciałbym, żeby pani mi załatwiła renegocjację umowy. Niestety, ale nie uruchomimy panu internetu hybrydowego bez limitu. Nie ma takiej możliwości. Mamy ofertę jedną, która brzmi tak: 100 Jak nie giga ma w ciągu możliwości? nocy 200 giga, jeżeli jest No, no. dostępny limit dzienny dalej. No właśnie. No właśnie. I Taka widzi jest pani, i oferta teraz jedna. chciałbym to Tu jeszcze pan renegocjować. ma możliwość renegocjacji na
chciałbym to renegocjować. Macie taki dział, nie wiem, gdzie pan im skieruje? Do takich renegocjatorów. Ale nikt panu nie przedstawi oferty, której nie ma. No, no, no. Jak nikt, proszę panią, jak ja mogę wam przedstawić? To jestem ktoś. Ja mogę zacząć propozycję. Jeżeli wy nie widzicie rozwiązania i mówicie, że nie da się, to posłuchajcie mnie, to ja wam powiem, jak się da. Że się da, właśnie. Czyli da się zrobić tak, że w waszym oprogramowaniu robicie tak, że przesuwacie mi limit dzienny ze 100 gigabajtów na przykład na 300 gigabajtów w dzień i co wam to szkodzi, no. Jeszcze do tego musi być uruchomiona odpowiednia oferta, promocja, której nie ma do tego. Ale to wy sobie już róbcie, uruchamiajcie, po waszej stronie sobie róbcie papierologię. Tutaj chodzi o to, żeby przesunąć ten linik 100. No ktoś ustawił 100, no skąd się wzięło 100, a tam się zrobiło 200. Programista to zrobił. Dzień dobry. No to panie programisto, to teraz zrobimy ze 100, damy 300. No. Panu Rafałowi chociaż. Ale ja panu tłumaczę, że nie ma takiej możliwości. Jest, bo pani mówi, nawet jak to się robi. No, to jest łatwe. Niestety nie mamy takiej oferty. To ja wam oferuję. Przyjmijcie moją ofertę, że jeżeli tak zrobicie, to będzie w porządku, a jeżeli nie, to jak ja wam zrobię proces sądowy na przykład w tym temacie, to jeszcze mi zapłacicie ho, 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 bo potem wszyscy w Polsce się dowiedzą, jak Necja funkcjonuje, no. Dobrze, proszę pana, tak jak powiedziałam, nie mamy takiej oferty. A zaraz, bo wy negocjujecie umowy z wielkimi firmami, z różnymi rzeczami, macie indywidualne umowy. Przy panią, są ludzie, którzy mają inne umowy niż inni mają umowy. Są indywidualne umowy też, właśnie. Więc ja bym chciał przejść na taką indywidualną umowę, tak jak każdy inny, więc nie musimy tego robić, możemy sobie przenieść umowę na indywidualną umowę, właśnie. Chciałbym sobie taką umowę zrobić bez ograniczeń. Dziękuję bardzo i da się, no i to wszystko, no. Nie mamy takiej oferty bez ograniczeń. No to ja przychodzę z taką ofertą, że jeżeli dacie mi taką ofertę, to ja zawrę z wami umowę. No to zawrę z wami umowę, jeżeli dacie mi taką ofertę, no. Internet LTE po nieskończoność, no nie wiem jak to nazwać, no. Dzień w nocy, bez limitu. Dziękuję, że w pana rejonie nie ma innego internetu. Proszę panią. Hybrydowego nie zwiększymy. Proszę panią, kiedyś będziecie dawać takie oferty ludziom. Internet LTE bez ograniczeń. No to kiedyś w przyszłości, to przesuńmy się trochę do przyszłości, to nie będę ten pierwszy, no. To innym zrobicie za rok, za dwa lata, dobrze, no to innym. Precyzujmy może, pan rozmawia z konsultantem, przedstawiam panu to, co mam ofertę. Przy panią, komu pani to przekaże tą rozmowę? Dobra, komu pani tą rozmowę przekaże? Takiemu najważniejszemu, żeby się zastanowił nad tym, co go słucha. Proszę pana, nikt nie zrobi teraz panu specjalnie oferty, której nie ma. Zobaczymy jeszcze. To zobaczymy, proszę panią. Proszę, komu pani do działu prawnego to proszę przerzucić? Czy wolą mieć proces ze mną, czy wolą mi dać internet za darmo? Szanowna pani, bardzo panią proszę przesłać tą rozmowę do działu prawnego. Świadczy się to komu sługę? Proszę pana, jedynie co pan może zrobić, może... Świadczy się to komu sługę? Przedyktować mi, piszemy ją, nie ma problemu. No to... No to pani może się nie orientować, ale to pani zrobi tak mechanicznie. Może pani mechanicznie do działu prawnego. Co mam napisać, bo nie jest pan abonentem. Proszę mi przedyktować. Jak nie jestem, podałem pani dane. Podałem pani dane, pani sobie spisze te dane wszystkie. To ja się przedstawiam, bo oni będą słuchać tego. Nazywam się Rafał Stępniak. Mój numer telefonu 502 27 81 81. Tak, mogą sobie do mnie zadzwonić, dział prawny. Pani przekaże tą informację do działu prawnego. Czy wolą renegocjować umowę? Miła pani, czy wolą renegocjować umowę? Czy nic z tym nie będą robić? Na przykład woleliby się spotkać w sądzie. No. Dobrze, czyli podsumowując, oczekuje pan czego? Niczego nie oczekuję. Nie, no czegoś pan oczekuje z tego, co zrozumiałam. To są marzenia, nie, to są marzenia, nie oczekiwania. Właśnie, marzę o tym, żeby pani przekazała taką notatkę do działu prawnego. Żeby przesłuchali to nagranie. Od początku do końca. Tyle razy, ile chcą. Dobrze, ale oczekuje pan, rozumiem czego? Internetu hybrydowo bez limitu. Proszę panią, renegocjacji umowy.
renegocjacji umowy i chce do działu prawnego. Panie dziale prawny, tutaj taki pan klient chciał renegocjować umowę z działem prawnym. Czy wam się opłaca renegocjować, czy nie? No, na zasadzie prawniczej, no. Co wam się lepiej opłaca? Właśnie. Przejść przez proces prawny i zapłacić jeszcze odszkodowanie, nie wiem, coś tam, czy machnąć ręką i dać panu nieograniczony ilość internetu, po prostu. No, renegocjacja umowy, tyle. Pani nic nie musi robić więcej, tylko przesłać do działu prawnego. Oni to już będą słyszeć. Muszę zarejestrować reklamację, bo innej opcji nie. Bardzo dobrze, no, może pani tak robić. Ponieważ interesuje mnie internet hybrydowy bez limit, tak? Bez tych dziwnych sytuacji, gdzie na procesie sądowym będą mi opowiadać, jaka jest definicja dnia, a jaka jest w nocy. I czym jest dzień, noc dla zwykłego człowieka i dla nich? I czemu tak kombinują, że akurat noc jest krótsza od dnia? Co to jest w ogóle? Cała ta umowa, proszę panią. Drogą mailową czy papierową? Czy co? Drogą mailową czy papierową ma być? Telefoniczną. Telefoniczną. Mamy mailową lub papierową. To proszę w uwagach napisać, że nic pani nie zaznacza, ale tutaj zaznacza pani w uwagach, bo można, wie pani, widzi pani, że pan Rafał życzy sobie telefonicznej odpowiedzi. Proszę pana, muszę zaznaczyć również odpowiedź dodatkową mailową. Nie musi pani, co? Komputer panią mnie przepuści? Czy komputer pozwoli pani zostawić dwa puste pola? Niestety nie pozwoli zarejestrować wtedy reklamacji. Czyli trzeba jakikolwiek zaznaczyć? Tak, mail lub papierowo muszę zaznaczyć. To poproszę papierowo. Dobrze. Czy drugie okienko też można zaznaczyć? Nie. Albo? Albo. A to nie jest ta usługa świadczona na najwyższym poziomie. No zaraz, no ja na przykład chciałbym może. No już mówię, no najpierw może chciałbym sobie na maila odczytać, ale że jestem król lul, no to jeszcze proszę na papierze mi to dać. No to co? To jak pan dostanie jedno, to później prześlemy jeszcze na drugie. Nie ma. Ale problemu. To czasu znowu trwa. Wy macie świadczyć najlepszą jakość usług. No to słuchajcie, to jak wy chcecie w sądzie wygrać, jak będziecie musieli co chwilę mówić mi, że świadczycie najwyższą jakość proszę usług. Pana, ale pan nie musi ze mną tak rozmawiać, bo jestem. Ale to dział prawny słucha, proszę panią. No ja tu nagrywam dla działu prawnego w tym momencie. Dobrze. Rozmawiam no z kim? Nie ma problemu, tylko nie zezwalam na udostępnianie osobom trzecim. Pani zawsze jest świadoma, że jest pani nagrywana i nie wiadomo, kto panią nagrywa tak naprawdę, co to pani obchodzi, co pani nagrywa. To pani tak się zawsze czuje się taką presją nagrywania, no nie? A ja też wiem, że jestem nagrywany. No, nagrywamy się po prostu i tyle, no. Podsumowując, jeżeli chodzi o kwestię tutaj pana roszczenia, to reklamacja zostaje przekazana do działu reklamacji i według regulaminu czas odpowiedzi wynosi 30 dni. Stop. W uwagach miała pani napisać telefoniczne. A że musieliśmy coś zaznaczyć. Numer pana telefonu, pan Rafał Stępniak, numer 5227881. A jak to pani napisała? Nie. To trzeba napisać tak. Drogi dziale reklamacyjny, z uwagi na to, że coś musiałem wcisnąć, bo mnie program nie przepuści, wcale nam nie chodzi o to, żeby to była droga pisemna, czy tam ta elektroniczna. Nie o to chodzi. Tutaj nie wysyłajcie, nie róbcie tak. Właśnie. Po prostu komputer mnie nie przepuścił, ale też jest opcja telefoniczna. Właśnie, więc pan Rafał życzy sobie kontakt telefoniczny. O, właśnie. Dobrze. No nie tylko i wyłącznie, ale telefoniczny to najpierw. No żebyście mi głupot nie pisali, no żebym ja tego potem nie czytał. Potem przeczytam, mówię, nie o to mi chodziło. To najpierw uzgodnij mi, co mi wyślecie. Właśnie, to już wyślecie mi lepiej od razu na renegocjację umowy i tyle, potem macie. No i dostaniecie u mnie 5 gwiazdek wtedy. Słuchajcie, co wy na to? No, opłaca wam się naprawdę. No ktoś musi być pierwszy w darmowym, hybrydowym internecie, wie pani. Bez limitu, o to chodzi. No to dlaczego nie ja? No właśnie, dlaczego nie ja? Czy pomoże mi pani, żebym to ja był tym pierwszym człowiekiem, który w Neti otrzymał darmowy internet, darmowy internet całodobowy, taki właśnie. Nie musiałem jeszcze opłacać, widzi pani. Takim pierwszym człowiekiem by był. W Neti. Dałoby się załatwić na przykład. Byłbym waszym ambasadorem. Już trochę materiału was nakręciłem. Byłbym waszym ambasadorem. Przekazane zostało. Czy w czymś jeszcze mogę panu pomóc? Dziękuję, bardzo pani mi pomogła. Proszę bardzo. Miłego dnia.
dnia. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.